Zanim zaczniesz ćwiczyć naprzemienne kostkowanie, musisz uświadomić sobie, że nie jest ono problemem ogólnym, to znaczy nie ma jednego uniwersalnego ćwiczenia, które pochyliłoby się nad każdym aspektem tej techniki. W rzeczywistości alternate picking to zbiór małych, konkretnych problemów i wyzwań szczególnych, czyli na przykład inaczej gra się jedną strunę ciągiem, inaczej skacze się naprzemiennie między jedną struną a drugą, a inaczej gdy mamy zagrać na przykład 3 nuty na jedną strunę i potem zmienić ją na inną. Nasze całe kostkowanie jest tak dobre jak każdy poszczególny element tego łańcucha, w zasadzie najsłabszy z nich. Dlatego dzisiaj specjalnie na potrzeby tego odcinka przygotowałem 7 ćwiczeń, 7 porad, które po pierwsze pozwolą zdiagnozować Twoje problemy, a po drugie podpowiedzą Ci, jak nad nimi pracować. Muszę Cię zmartwić, bo niestety nie ma czegoś takiego jak jedna najlepsza, optymalna metoda kostkowania czy trzymania kostki. Analizując najlepszych gitarzystów na świecie, można zauważyć, że istnieje kilka popularnych metod kostkowania, ale żadna z nich nie jest wyraźnie lepsza. Z tego też powodu mogę Ci jedynie pokazać moją drogę i moje przemyślenia na temat kostkowania. Jeżeli znajdziesz tu jakieś błędy albo sam masz jakieś porady dla mnie, napisz je w komentarzu, chętnie będę się z Tobą tego uczył. Jaką kostkę wybrać i jak ją trzymać? Ja używam małych i sztywnych kostek, są to Jazz 3 o grubości około 1-3 mm i czuję, że z nimi mam zdecydowanie lepszą kontrolę niż w przypadku standardowych piórek. Prawda jest taka, że każdy gitarzysta ma swoje preferencje, swoje ulubione kształty, grubości, materiał, twardość i tak dalej. I nie ma tutaj żadnych uniwersalnych porad, jedyne co Ci mogę zalecić to eksperymentuj. Pamiętaj, że kostka wpływa nie tylko na wygodę w grze, ale również na brzmienie Twojej gitary. Nieważne czy mówimy tutaj o elektryku, czy o akustyku. Jeżeli chodzi o chwyt kostki, to tak to u mnie wygląda. Kostka jest przedłużeniem mojego paznokcia. Kładę na płasko na kciuku, jak największą powierzchnią i bokiem palca wskazującego. W ten sposób sobie tutaj ustawiam i teraz na gitarze wygląda to tak. Jest ona ustawiona względem strun odrobinę pod kątem. Ten kąt realizuję tutaj kciukiem i palcem wskazującym. I ten układ jest sztywny, czyli nie ruszam palcami, nie robię takiego ruchu. Kostka dzięki temu, że nie jest idealnie równoległa ze strunami, łatwiej przez nie przechodzi. Jak wygląda kostkowanie? 3 najbardziej popularne mechaniki kostkowania to z łokcia, z nadgarstka w linii prostej oraz z rotacji nadgarstka. Jeżeli tkwisz w miejscu i czujesz, że Twoje ćwiczenia nie przynoszą rezultatu, spróbuj poeksperymentować z tymi mechanikami. Czasami fundamentalna zmiana mechaniki kostkowania da Ci lepszy rezultat w kilka dni ćwiczeń niż miesiące rzeźbienia tematów, które są dla Ciebie nieoptymalne. Pierwsze ćwiczenie, jakie możesz wykonać, to granie ciągle jednej struny. I tutaj masz czas na to, żeby eksperymentować. Możesz kombinować z kątem natarcia, popracować różnie nad garstkiem, może trochę inaczej ustawić przedramię, pobawić się taką metodą, bardziej przychylić na palce i zobaczyć, który styl kostkowania jest dla Ciebie najlepszy. I teraz nie chodzi o to, żeby zmieniać to co 3 sekundy, tak jak ja to robię, ale pobawić się na przykład minutę, spróbować znaleźć luz w tym, zobaczyć jak najszybciej jesteś w stanie to ugrać bez nadmiernego spięcia. Potem próbuję tak. Tutaj jest znacznie łatwiej, no nie? Teraz spróbuję bardziej z przedramienia. I kombinuję sobie szukając, który ruch jest dla mnie wygodniejszy. Ja wciąż robię takie rzeczy na rozgrzewkę z podkładem w tle. Czasami można niechcący wpaść na dużo lepsze rozwiązanie niż stosowałeś do tej pory. Kostkowanie w rytmie. Jeżeli w miarę to czujesz, możesz przystąpić do pierwszego wyzwania, czyli kostkowania jednej struny, ale w konkretnym podziale rytmicznym.
Tabulatury i podkłady do workoutów, które prezentuję w tym odcinku, są dostępne na grupie patronów mojego kanału. Jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę, to ja w ramach wdzięczności podaruję Ci dodatkowe suplementy do moich lekcji. Jeżeli płynna zmiana wartości rytmicznych stanowi dla Ciebie problem, poćwicz sobie każdą wartość z osobna. Więc przykładowo, włączam sobie metronom, liczę. Ta, 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 więc mam ćwierć nuty. Potem mogę robić ósemki, taka, taka, jak umiem ósemki, czemu by nie spróbować szesnastek? Taka, dimi, taka, dimi, taka, dimi, taka, dimi, taki, te, taki, te, taki, te, taki, te. Jeżeli jesteście bardziej wprawieni, to ta digena, 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 to quintole, sextole. I tak dalej. Proste ćwiczenie, wymagające tak naprawdę skupienia tylko na rytmice i na wyczuciu jednej struny. Gdy już załapiesz pojedyncze podziały, spróbuj je połączyć parami, czyli pograj sobie ósemki, przechodząc na ćwierć nuty. Ósemki, przechodząc na triolę ósemkową, czyli uproś sobie zagadnienie, aż znajdziesz flow w tym wszystkim. Jeżeli już będziesz umieć zmieniać z jednego podziału na drugi, to potem trzy podziały również powinny iść Ci znacznie łatwiej. Zmiana tempa kostkowania jest wyzwaniem nie tylko dla naszej głowy, nie tylko dla naszego poczucia rytmu, ale też dla naszej ręki. Chcemy, aby była ona rozluźniona bez względu na to, czy gramy szesnastkami, ósemkami czy triolami. Dynamika kostkowania. Oprócz pewności w realizowaniu rytmu, ważna jest również siła uderzenia, czyli dynamika kostkowania. Jeżeli chcesz mocniej szarpnąć strunę, to nie musisz robić zamachu. Siła uderzenia nie wynika z ruchu, jaki wykonujesz, ale z odkształcenia struny. Jeżeli naduszamy ją mocniej, to szarpiemy głośniej, a jeżeli lekko ją muskamy, to szarpiemy ciszej. Dlatego sterując siłą uderzenia nie steruję ruchem, a steruję siłą złapania kostki, chwytu kostki. Zobacz dokładnie, nieważne czy gram lekko, czy coraz mocniej, to mój ruch ręki się nie zmienia. To nie jest tak, że teraz robię jakiś zamach. Po prostu mocniej ściskam kostkę, przez co mam większy opór na strunie. Ale w gruncie rzeczy ruch pozostaje taki sam. Przechodząc do wyzwań, drugie polega na tym, aby akcentować wybrane dźwięki z grupy. Gram sobie tutaj szesnastkami i na początku akcentuję pierwszą szesnastkę z grupy, potem drugą szesnastkę, trzecią i czwartą. Słychać to bardzo wyraźnie. Jeżeli szukasz ćwiczeń na dynamikę kostkowania, na moim kanale znajdziesz pełny materiał tylko na ten temat. Linki zostawiam w opisie. Zmiana strun w kostkowaniu. Kostkowanie jednej struny to malutki wycinek tortu. Z moich obserwacji własnych, moich uczniów, ale też z naszych rozmów na gitarowych dzikach bazoka wynika, że największy problem sprawia nam zmienianie strun, dlatego w tym momencie sprawdzimy, jak stoisz z tematem two notes per string. Istnieją trzy najczęściej stosowane mechaniki zmiany strun. Downstroke escape, czyli sytuacja, gdzie uderzenie w dół wybija nas ponad struny. Upstroke escape, gdzie uderzenie w górę wybija nas ponad struny. I double escape, gdzie każde uderzenie prowadzi kostkę ponad struny. Nie wiem, która technika w tym momencie jest dla Ciebie wygodniejsza, ale warto po części znać je wszystkie. To znaczy nie w każdej sytuacji będziemy w stanie zagrać optymalnie downstroke escape'em czy na przykład crosspickingiem. Największym błędem, który możesz zrobić przy zmianie strun, to podskakiwanie nadgarstka. Jest to ruch absolutnie zbędny, spinający rękę, ale też ograniczający tempo kostkowania. Takie podskakiwanie pojawia się wtedy, gdy źle prowadzimy kostkę i próbujemy to skompensować dodatkowym skokiem umożliwiającym zmianę strun. Ćwicząc układy dwie nuty na strunę, staraj się, aby ostatnie uderzenie przed zmianą struny delikatnie wyrzucało Cię nad strunę kolejną, żeby nie zostać w miejscu, bo wtedy niestety nienaturalne będzie uderzenie w drugą stronę, a na tym nam zależy, kostkując naprzemiennie. Odwróć kostkowanie.
W takich parzystych układach dźwięku bardzo często wpadamy w pułapkę grania na jedno kopyto, to znaczy za każdym razem zaczynamy w dół albo za każdym razem zaczynamy w górę, przez co nie mamy szansy zmierzyć się z sytuacją, kiedy następuje odwrotny problem zmiany strun, bo problemy tak naprawdę są dwa. Inside picking, czyli zmiana od wewnątrz strun, zobacz jak to wygląda, oraz outside picking, czyli zmiana na zewnątrz strun. Jeżeli ćwiczysz jakiś schemat kostkowania, spróbuj go odwrócić. To znaczy, jeżeli jesteś przyzwyczajona do grania zawsze downstroke jako pierwszy, spróbuj zagrać upstroke jako pierwszy i konsekwentnie zmień każde kolejne uderzenie. Nagle się okaże, że nie umiesz kostkować na gitarze. Ja bardzo często się na tym łapałem. Wróćmy do naszego wyzwania i odwróćmy kostkowanie. Trzy nuty na strunę. To, z czym kojarzy nam się gitarowy shredding, to bieganie wzdłuż i wszerz po gryfie i do takiego kostkowania służą nam najczęściej schematy 3 notes per string, czyli 3 nuty na strunę. Przy takim nieparzystym układzie robi się trochę bardziej skomplikowanie, bo zwróćcie uwagę, że za każdym razem występuje inny problem zmiany strun. Raz inside picking, raz outside picking. Jeżeli chcesz poćwiczyć sobie układy 3 notes per string, na przykład biegając po skalach, oto przykładowy workout. Rozkładanie akordów. Zauważyłem, że schematy liniowe, takie jak 3 notes per string, są zdecydowanie łatwiejsze do poćwiczenia niż granie arpeggios, czyli rozłożonych akordów. To, na co często narzekają moi studenci, to brak precyzji przy skakaniu po strunach, gdzie na przykład mamy jeden dźwięk na strunę i musimy szybko te struny zmieniać. W tej sytuacji z pomocą przychodzi wspomniany wcześniej cross picking. W cross pickingu kostka robi takie wahadełko, czyli najbardziej zagłębia się w momencie kontaktu ze struną. Za każdym razem, nieważne czy robimy downstroke czy upstroke, to wybijamy się ponad te struny. Raz, dwa, trzy, cztery. I to nie jest ruch taki, że odskakuje. Po prostu ta trajektoria kostki gwarantuje mi uwalnianie się ze strun. Oto typowy problem crosspickingu, czyli granie arpeggios na czterech strunach naprzemiennym kostkowaniem. Sprawdź, czy umiesz to zrobić, jeżeli tak, odwróć kostkowanie i zobacz, czy idzie Ci równie dobrze. Łączenie problemów. Nie wiem jak ty, ale ja zawsze miałem problem z łączeniem tych wszystkich rzeczy. Czyli okej, cross picking mi fajnie wchodzi, granie 3 nuty na strunę mi fajnie wchodzi, ale gdy na przykład mam po kilku skokach zagrać nagle jakiś przebieg liniowy, to się gubię, spinam. Moja ręka nie ma takiej płynności, nie ma flow w przeskakiwaniu między jedną mechaniką a drugą. Jeżeli również czujesz, że masz z tym problem, musisz zmuszać się do tego, aby przeskakiwać między technikami. Przykładowo rozpisałem taki workout, który najpierw zaczyna się arpeggiami, tymi crosspickingowymi, a potem schodzimy dźwiękami po skali. Omijanie strun. Jeżeli byłbym supermanem, to string skipping byłby moim kryptonitem. Jest to technika, którą omijam szerokim łukiem, boję się jej, jest trudna do wyćwiczenia, ale z kronikarskiego obowiązku o niej wspominam. Jak sobie z tym radzę? Najczęściej hybrydowym kostkowaniem albo legato, ale zobaczcie, mamy tutaj przykład trochę w stylu Steve'a Morse'a, gdzie mamy do przeskakiwania kilka strun i teraz tak, zawsze problemem tutaj u mnie jest spięcie ręki, więc znowu musimy opracować dokładną trajektorię, żeby nie wykonywać zbędnych ruchów, rozluźniać się, grać powoli i być może kiedyś nam się uda coś takiego zrobić w wyższym tempie.
Słuchajcie, w trakcie kręcenia biroli i przykładów do tego odcinka wpadłem jeszcze na kilka porad, które mogłyby się Wam przydać. Przede wszystkim, jeżeli czujecie, że Wasza ręka jest spięta w trakcie grania, spróbujcie nie prostować tych palców, tylko przy kostkowaniu lekko je przykurczyć. Nie chodzi o to, żeby ściskać je w pięść, ale żeby ręka miała zamknięty układ. To pomogło kilku moim uczniom w naprzemiennym kostkowaniu, wtedy są w stanie bardziej się rozluźnić. Kolejna rzecz, starajcie się raczej wypychać nadgarstek do przodu, czyli jak kostkujecie, to nie chcemy, żeby on był wklęśnięty, tylko chcemy, żeby był wypukły. To jest kolejna kwestia związana właśnie z rozluźnianiem ręki. Czasami samo ustawienie ręki w ten sposób, że nadgarstek robi się wklęsły, już nam ją napina, a my chcemy robić to absolutnie bez żadnego wysiłku. I trzeci temat. Kostkując, starajcie się nie szurać po strunach, bo szczególnie na dużym przesterze to będzie słychać. Jeżeli chcecie, żeby Wasze partie były czyściutkie i takie bardzo precyzyjne, unikajcie przesuwania palców po strunach. Ja czasami kładę sobie kciuka, żeby stłumić struny basowe, ale generalnie staram się robić to tak, żeby ten pomruk przesuwanego palca nie wpływał na całość mojego brzmienia. I jeszcze jedna rzecz, znajdźcie sobie jakiś punkt odniesienia, czyli jak gracie, to starajcie się gdzieś mieć ciągle kontakt z korpusem. Ja na przykład lubię opierać się po prostu o struny, które nie grają. Raczej nie zalecam kostkowania z oparciem ręki na mostku, choć niektórzy też tak z powodzeniem grają, bo mnie to na przykład bardzo spina. Czasami używam sobie czwartego palca i w ten sposób łapię dystans i lepiej czuję struny. I ostatnia luźna porada, pamiętajcie, że na to jak jesteście spięci ma wpływ też Wasza pozycja w trakcie grania, więc wszelkie podciąganie ramienia jednego lub drugiego, siedzenie niewygodne również ma wpływ na komfort i również ma wpływ na to jak pracuje Wasza prawa ręka i działa to w dwie strony, czyli jeżeli na przykład za bardzo się przyzwyczajicie do grania w ten sposób, na siedząco, gdzie macie dostęp idealny do wszystkiego, potem granie na stojąco może sprawić Wam problem, dlatego starajcie się ćwiczyć albo w takiej pozycji, która jest podobna i dla stania i dla siedzenia, albo osobno ćwiczcie kostkowanie na stojąco, a osobno na siedząco. Prawda jest taka, że ten film tylko drapie czubek góry lodowej, jaką jest naprzemienne kostkowanie i chciałbym pokazać Ci więcej, ale muszę wiedzieć, że tego potrzebujesz. Jeżeli pomogłem, zostaw łapkę w górę na 1000 łapek, biorę się za pracę nad kolejnym sytym poradnikiem gitarowym. Udostępnij ten film, subskrybuj kanał, żebym wiedział, że warto robić to dalej. Koniecznie napisz, jaki aspekt kostkowania Tobie sprawia najwięcej problemów. Jeżeli chcesz ze mną pogadać prywatnie, zapraszam Cię do mojej tajnej grupy gitarowych dzików Bazoka, czyli patronów kanału. To właśnie dzięki patronom mogę robić swoje. Drodzy patroni, jestem Wam za to ogromnie wdzięczny. Trzymaj się ciepło, gitary w dłoń, do następnego!